Surfing Expo to jest ogólnopolskie spotkanie przedsiębiorców i rzeczywiście na to wydarzenie przyjeżdżają przedsiębiorcy z całej Polski. Osoby, które szukają podwykonawców outsourcingu usług albo po prostu chcą nawiązać relacje z innymi przedsiębiorcami. Tworzymy zdalne zespoły sprzedażowe, zdalne zespoły call center, zdalne zespoły analityków baz danych. Wszystko to, co dotyczy osób z niepełnosprawnością, zdalne, dlatego że takich osób jest najwięcej. Nasza obecność na targach wynika z tego, że mamy narzędzia stricte dla każdej branży związanej z outsourcingiem, czyli wszędzie tam, gdzie jest jakaś usługa, którą można wyoutsourcować, robią to jacyś ludzie i my staramy się dostarczać takie narzędzia, które pozwolą tych ludzi też szybko znaleźć. My poprzez największą sieć portali w Polsce jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Czy to firmie brukarskiej świadczącej usługi, czy też firmie usługowej, konsultingowej, która chce dotrzeć do X klienta. Nasza firma zajmuje się głównie outsourcingiem usług księgowych i kadrowych z naciskiem na audyty podatkowe, optymalizacja podatkowa i budowanie wartości firm naszych klientów. W branży związanej ze sztuczną inteligencją outsourcing przygotowania datasetów, tych danych wsadowych do modeli sztucznej inteligencji jest bardzo istotny z perspektywy wypuszczania projektów opartych o sztuczną inteligencję szybko. Jeżeli klient ma ogromną ilość danych, to mogą być miliony danych, to zorganizowanie własnej struktury, która może to przygotować, często zabiera tyle czasu, że ten klient po prostu ucieka. Jesteśmy firmą, która produkuje przede wszystkim medale i statuetki, ale generalnie wszystkie produkty, na których możemy położyć na druku V. To jest nasza technologia, którą wymyśliliśmy, stworzyliśmy, pracujemy nad nią cały czas, rozwijamy nasze produkty. Nasze wydarzenia staramy się, żeby oprócz strefy wystawienniczej miały tą wartość merytoryczną. Chcieliśmy poruszyć zarówno tematy z księgowości, doradztwa podatkowego, personal brandingu, autoprezentacji w biznesie, czy wykorzystywania różnych form marketingu do zwiększenia sprzedaży. Oswajamy innych ze sceną, z tą dużą sceną, podczas gdy występujemy dla wielkiej publiczności oraz z tą małą sceną, gdzie występujemy codziennie w pracy, na przykład podczas spotkań biznesowych, rozmów rekrutacyjnych czy spotkań z klientami. Możemy się nauczyć, jak modulować swoją barwą głosu, możemy się nauczyć kontrolować swoją mowę ciała i dzięki temu wzbudzać większe zaufanie w otoczeniu i emanować taką pozytywną energią, która przyciąga innych do nas. Samo to, że rozmawia się z różnymi ludźmi, którzy robią przeróżne inne rzeczy niż ty, czasami rzeczy, o których wcześniej w ogóle się nie słyszało, bardzo otwiera klapki gdzieś tam w głowie i na pewno takich rzeczy się nie dowiemy często czytając jakiś książek albo na przykład nie wiem, na studiach czy w szkole. Skorzystałam z prelekcji, które były na bardzo dobrym poziomie prowadzonym. Sama też miałam możliwość wystąpienia. Głęboko wierzę w zasadność udziału w takich imprezach jako po prostu źródło networkingu i pozyskania dodatkowej wiedzy.